Witam Państwa. No, ja jestem bardzo zadowolony, bo wynik jest dla nas satysfakcjonujący. Na pewno ta pierwsza połowa Kalisja, no, dosyć takie trudne warunki nam tutaj przedstawiła, a to wiedzieliśmy, ponieważ mieliśmy w jakiś sposób drużynę z Kalisza, jak to się mówi, rozpracowaną. No, ale pierwsza bramka już w 14 minucie, tak powiem, ustawiła mecz, a później powiedzieliśmy sobie w szatni, że to nie jest to, co nas satysfakcjonuje, i w drugiej połowie, na początku było troszeczkę takiego jeszcze nie to, co bym sobie życzył, ale później już te akcje wyglądały bardzo ciekawie i najważniejsze, że skutecznie. Mogło być troszeczkę więcej, bo tam dwa słupki były, także ogólnie jestem bardzo zadowolona. Taką dygresję chciałem powiedzieć, że do organizatorów: wpuszczajcie kibiców drużyny przeciwnej, bo jadą z Poznania i stoją pod bramą, chcą kupić bilet i nie mogą kupić biletu. Dziękuję. Gratuluję trenerowi okazałego zwycięstwa. Wiedzieliśmy, jakim zawodnikiem jest Rasiak, w jakich klubach wcześniej grał, ile bramek strzelał, i w dniu dzisiejszym udowodnił, pokazał, że w dalszym ciągu jest bardzo dobrym snajperem. Miałby miejsce, podejrzewam, w większości klubów ekstraklasy. Strzelił 3 bramki, mógł jeszcze strzelić. Dwie. Mógł strzelić 5, a strzelił 2. Strzelił 2, czyli na pewno groźny napastnik. Zespół Warty dalej miał w swoich szeregach paru innych zawodników ogranych, doświadczonych. My wystąpiliśmy bez 2 podstawowych zawodników, Fechnera i Książka, dodatkowo Kotwica praktycznie cały tydzień miał problem zdrowotny. Borykamy się z problemami kadrowymi i dopóki nie sprowadzimy młodzieżowców do podstawowego składu napastnika, to nie mamy co szukać na poziomie drugiej ligi. I mam nadzieję, że w tym tygodniu te wzmocnienia nastąpią.